Jeżeli chodzi o poszczególne składniki, my tą kaloryczność musimy uzupełniać z poszczególnych makroskładników i dodawać do tego jeszcze odpowiednią ilość witaminów, składników mineralnych. To nie chodzi o to, żebyśmy się bardzo mocno trzymali tych danych, które macie Państwo w tabeli wyliczone, ponieważ te wyliczenia właściwie najlepiej jest, żeby przeprowadził dla Was odpowiednio przygotowany do tego dietetyk kliniczny czy dietetyk sportowy. Natomiast chciałam przede wszystkim zwrócić Państwu uwagę na ten fakt, że przy siedzącym trybie życia, czyli dla takiego przeciętnego Kowalskiego, który naprawdę niewiele w swoim życiu ma aktywności, mimo tego, że zapotrzebowanie na białko powinno być w zakresach 12-15% dobowego zapotrzebowania energetycznego, to od 0,8 do maksymalnie 1-2 g na kilogram masy ciała białka powinno się w diecie znaleźć. I co jest dalej istotne, w zależności od trenowanej dyscypliny, też ta ilość białka, podaż białka powinna być troszeczkę różna. Zwróćcie uwagę Państwo na to, że biorąc pod uwagę fakt budowania masy mięśniowej, właściwie ta podaż białka powinna przekraczać 2 gramy, a nawet dochodzić do wartości 2,5 g na kilogram masy ciała. No i właśnie, gdzie szukać dobrego białka? No i teraz są bardzo różne szkoły. Mamy teraz wysyp takiego nurtu budowania swojej kondycji, właściwego zdrowia, również w oparciu o dietę wegańską, wegetariańską. Ale biorąc pod uwagę te najprostsze produkty, no właśnie, to przede wszystkim mamy produkty odzwierzęce, czyli mięso, sery, jaja również powinny tu się znaleźć. Oraz pamiętajmy o tym, że mamy też do dyspozycji suplementy diety, które też mogą nam pomóc w uzupełnianiu tego białka. Jaki powinien być stosunek białka zwierzęcego do roślinnego w takim klasycznym układzie dietetycznym? Tak? Mniej więcej 1 do 0,5. I teraz, biorąc pod uwagę suplementy diety, o których troszeczkę chciałam tylko powiedzieć, ważne jest, abyśmy zwrócili uwagę na stopień wchłaniania tych produktów. Mamy białka, które charakteryzują się wolnym stopniem wchłaniania i taka jest na przykład kazeina. Kazeiny dużo znajdziemy na przykład w twarogu, ale możemy ją również zakupić w suplemencie diety. Co jest ważne w przypadku właśnie białek o wolnym stopniu wchłaniania? Przede wszystkim to, że możemy je na przykład spożywać późno wieczorem, przed snem i one zabezpieczą nam katabolizm nocny, w związku z czym też zabezpieczą nam nasze własne mięśnie, na przykład, które wcześniej bardzo dużo podczas całego dnia pracowały, przed rozpadem pracującego organizmu w nocy. Białka o średnim czasie wchłaniania, tutaj mamy owoalbuminę na przykład, czyli białko jaja kurzego. Tak, tego rodzaju białko może być spokojnie spożywane w ciągu dnia, nawet potreningowo, aczkolwiek musimy mieć świadomość tego, że również czas na przyswojenie tego białka będzie dłuższy i w tym zakresie możemy również mówić o większości produktów suplementacyjnych zawierających soję, czyli na bazie soi. I białka o szybkim stopniu wchłaniania, chyba te najbardziej popularne i najczęściej wykorzystywane przez osoby aktywne fizycznie do uzupełniania białka w diecie, to są białka na bazie serwatki i mogą być to bardzo różne formy białka serwatkowego, mogą być to koncentraty, izolaty, hydrolizaty, w zależności od potrzeb można dobrać tą prędkość wchłaniania do siebie i do ilości treningów, które w ciągu całego dnia albo tygodnia stosujemy. Jeżeli chodzi o dobór węglowodanów, tutaj ilość też ma znaczenie. Zapotrzebowanie powinno się wyznaczyć w zależności oczywiście od masy ciała, poziomu aktywności. I tutaj jeden z najprostszych sposobów wyliczania zawartości węglowodanów, w zależności od ilości treningów, które prowadzimy tygodniowo albo w ciągu dnia, ponieważ w ciągu dnia też możemy przeznaczyć na trening godzinę, dwie albo nawet cztery. Kolejnym elementem są tłuszcze. Jeden teraz z najbardziej popularnych i kontrowersyjnych składników odżywczych w diecie. Proszę o kolejny slajd. Jeżeli chodzi o tłuszcze, najczęściej one stanowią uzupełnienie kaloryczne diety. Macie tutaj Państwo też sposób prosty, jak można sobie wyliczyć zawartość tłuszczu w diecie. Co jest ważne? Ważna jest też jakość. Jakie tłuszcze podajemy w naszej diecie? Tłuszcze powinny stanowić 25-30% energii całodziennej dla osoby dorosłej. W przypadku uprawiających sport, aktywnych sportowców, część tej energii jest pożytkowana, jest podawana z węglowodanów.
klasycznym układzie. I tutaj zawartość tłuszczu w diecie powinna oscylować między 20 a 25% dziennej dawki energii. No nie powinna ona stanowić mniej niż 15%. Natomiast mamy teraz bardzo często stosowane nurty żywieniowe oparte o tłuszcze, gdzie tam zawartość tłuszczu będzie przekraczała 40%. Warto jest w tym układzie również udać się do specjalisty albo odpowiednio wyliczyć tą zawartość tłuszczu w diecie, jeżeli chcemy wejść na dietę opartą bardziej na podaży tłuszczu. Jakie tłuszcze są dobre? Przede wszystkim wiemy doskonale, że tłuszcze roślinne tutaj wiodą prym, jeżeli chodzi o utrzymanie prawidłowe naszego zdrowia, więc oliwa z oliwek będzie takim chyba jednym z najlepszych rodzajów tłuszczu w diecie, również dla osób trenujących, przede wszystkim dlatego, że zawiera ona sporo jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, również wielonienasycone kwasy tłuszczowe, więc oliwy z oliwek powinniśmy w diecie właściwie spożywać codziennie. Olej rzepakowy również jest takim rewelacyjnym olejem, który pozwala właśnie te tłuszcze w zdrowy sposób uzupełnić. Jeżeli chodzi o to, co macie Państwo zamieszczone po prawej stronie, czyli olej z orzecha kokosowego, pamiętajmy o tym, że skład tego oleju no, jest akurat w taką stronę skomponowany, że może niestety mieć działanie proaterogenne, czyli może sprzyjać spożycie takiego oleju z orzecha kokosowego odkładaniu się na przykład blaszki miażdżycowej w naczyniach krwionośnych, w związku z czym trzeba raczej uważać ze spożywaniem dużych ilości takiego oleju. W pewnym momencie był on bardzo popularny, natomiast myślę, że jeżeli chodzi o już dostępną wiedzę w tym zakresie, wiemy, że też z tym olejem trzeba uważać. Oczywiście pamiętajmy, że nie tylko same oleje czy oliwy są rewelacyjnym sposobem uzupełnienia tłuszczów. Mamy produkty bogate w tłuszcze i tutaj mamy przede wszystkim awokado, orzechy, ale również nasiona, takie jak słonecznik, sezam czy dynia, one powinny być właściwie codziennym elementem naszej diety. Tu szczególnie zwracam uwagę na orzechy i właśnie nasiona. Pamiętajmy też, że zarówno orzechy i nasiona poza tłuszczem zawierają świetnej jakości białko roślinne, więc też będą stanowiły dobre uzupełnienie tego białka. Pamiętajmy też o tłustych rybach. Przede wszystkim będą one ubogacały naszą dietę w bardzo potrzebne zarówno sportowcom, ale również przeciętnemu kowalskiemu kwasu tłuszczowe omega-3. I tutaj do tłustych ryb możemy zaliczyć łososia, sardynki czy naszą makrelę.